W amerykańskim więzieniu astronauta Theo budzi się po nocy spędzonej w celi za publiczne odurzanie się i zakłócanie porządku. Jego przełożony Walter szybko go ratuje, wskazując, że Theo zostałby zwolniony, gdyby tylko nie było za późno na znalezienie zastępstwa. Następnie Theo zostaje zabrany na konferencję prasową z innymi astronautami, Coleem, Bugiem i Emily, która jest również byłą Theo. Walter wyjaśnia dziennikarzom, że przeprowadzają eksperyment mający na celu przetestowanie psychologicznych skutków głębokich podróży kosmicznych i określenie, jak astronauci zareagują na nieprzewidziane wyzwania. Astronauci spędzą 400 dni w podziemnym bunkrze, który symuluje statek kosmiczny, co spowoduje ich izolację i może wpłynąć na ich postrzeganie rzeczywistości. Cole został również przydzielony do tworzenia cotygodniowych filmów, aby informować opinię publiczną na bieżąco. Podczas gdy grupa pozuje do zdjęć, Walter szepcze do Emily, aby przypomnieć jej o ich umowie. Następnie Walter wysyła astronautów na ich misję, przypominając im, że zniszczy ich kariery, jeśli którykolwiek z nich zrezygnuje wcześniej. Właz na Ziemi zostaje otwarty, a astronauci natychmiast się przebierają, ponieważ będą nawet symulować start. Wykonują odliczanie, a pomieszczenie symuluje odgłosy i wstrząsy, jakby naprawdę odlatywali, ale wkrótce komputer ostrzega ich, że ładunek jest nadal przymocowany do statku. Jeśli nie uda im się go upuścić, statek rozpadnie się, więc Theo prosi o pozwolenie na dostosowanie trajektorii statku. Jego pomysł działa i ładunek szybko spada, więc Walter gratuluje im przejścia pierwszego testu i informuje, że czekają na nich prezenty. Teraz drużyna może rozejrzeć się po bunkrze i znaleźć swoje pokoje z prezentami na łóżkach. Bóg dostaje notatnik, Cole niegrzeczne czasopisma, Emily papier do origami, a Theo trzy talie kart. Następnie Theo udaje się do ambulatorium, aby Emily mogła przeprowadzić rutynowe badanie zdrowia psychicznego, co powoduje, że Theo przyznaje, że jest przygnębiony, ponieważ zerwała z nim po tym, jak się oświadczył. Emily mówi tylko, że to skomplikowane i kończy rozmowę. Później podczas kolacji Emily ogłasza, że wszyscy muszą otrzymać szczepionki. Cole próbuje protestować, ale Emily przypomina mu, że powiedziano mu o tym podczas szkolenia i wyjaśnia, że są bardziej podatni na wirusy, ponieważ przebywają w bliskich odległościach. Gdy wszyscy otrzymują zastrzyki, Cole nagrywa kilka klipów za publiczności, naśmiewając się z faktu, że piją siki z recyklingu. Po kolacji Emily wysyła oceny i odrzuca Colea, gdy ten proponuje jej towarzystwo. Dni zaczynają mijać bez większych problemów. Zespół jest zajęty najlepiej jak potrafi, Cole ćwiczy, Bóg rysuje na ścianie, a Emily robi origami. Cole nagrywa wszystko, co interesujące i zawsze upewnia się, że wrzuci to do internetu. 26 dnia Emily daje im małą grę, aby upewnić się, że ich umysły są nadal szybkie i aktywne, a Cole jest sfrustrowany, ponieważ nie jest tak szybki jak inni. Nagle słyszą eksplozję na zewnątrz i cały bunkier zaczyna się trząść. Emily myśli, że może to być symulacja pasa asteroid, ale Bóg wyjaśnia, że nie powinni znajdować się w pobliżu żadnego ważnego pasa asteroid. Gdy zaczyna dzwonić alarm, próbują skontaktować się z Mission Control, ale nikt nie odpowiada. W tym momencie komputer ostrzega ich, że statek ponownie kalibruje zatrzymywanie energii słonecznej, więc Cole rzuca się, by sprawdzić baterie, ale są w porządku. Zespół doszedł do wniosku, że panele słoneczne muszą być uszkodzone i jest to kolejny test, więc będą musieli oszczędzać energię. Jakiś czas później Theo podsłuchuje, jak Emily próbuje potajemnie skontaktować się z Walterem. Kiedy przyłapuje ją na gorącym uczynku, Emily po prostu mówi, że kontaktowanie się z kontrolą misji jest częścią protokołu i idzie spać. To sprawia, że Theo przypomina sobie dzień, w którym Emily zapytała, czy ich związek był błędem, ale wtedy Theo się nie zgodził. W swoim pokoju Emily ogląda ich stare wspólne zdjęcia, ale nie może zmusić się do ich usunięcia. Dni mijają w nudnej, ale stabilnej rutynie, a Cole zaczyna się irytować. Drugiego dnia Emily ponownie wstrzykuje zespołowi szczepionki. Później, gdy Cole przesyła film, widzi wiadomość z napisem „Ona cię truje”, ale kiedy mruga, wszystko wraca do normy. 18 dni później Bóg łapie mysz w swoim laboratorium i z radością pokazuje ją załodze, mówiąc, że zatrzyma ją jako zwierzę domowe. Cole chce się jej pozbyć, ponieważ jest niehigieniczna, a kiedy Bóg odmawia, Cole bierze mysz i nadeptuje na nią. Dochodzi między nimi do kłótni, a gdy Theo próbuje ich uspokoić, kończy się to bójką na pięści z Coleem. Wymieniają kilka ciosów, po czym lądują na podłodze, gdzie Emily w końcu udaje się ich powstrzymać. Później Cole sprawdza w lustrze swoją twarz pod kątem siniaków i widzi, że jego nos krwawi. Wkrótce z całej jego twarzy kapie krew, a Cole nie może powstrzymać niepokoju, gdy rozprowadza krew na dłoniach i lustrze. Jednak po odwróceniu wzroku na sekundę zdaje sobie sprawę, że miał halucynację i to tylko mała kropla wypływająca z jego nosa. Martwiąc się o swoje zdrowie, Cole prosi Emily, aby go sprawdziła. Emily informuje go, że jest odwodniony i musi lepiej o siebie dbać, a także odrzuca jego zaloty, gdy próbuje ponownie flirtować. Następnie Cole wraca do komputera i widzi wiadomość z napisem „Nienawidzą cię”, po czym na ekranie pojawia się zdjęcie z dzieciństwa. Frustracja rośnie, gdy przypomina sobie, że nie ma rodziny i zaczyna rozbijać klawiaturę na stole.
Mijają tygodnie, a Bóg wycofuje się z załogi, ponieważ czuje się winny z powodu opuszczenia syna. Kiedy pozostało tylko 35 dni, Emily znajduje słoik z sikami przed jego pokojem, ponieważ nie chce nawet iść do łazienki. Zamiast tego spędza czas na rysowaniu labiryntu na ścianach swojego pokoju. Pewnego popołudnia nagle widzi, jak jego syn sam wczołguje się pod jego łóżko i wchodzi do szybu wentylacyjnego. Bóg natychmiast podąża za nim i jest zaskoczony, gdy wychodzi do przerażającego pokoju dziecięcego z Samem na huśtawce. Dziecko pyta, jak długo jego ojca nie będzie, a kiedy Bóg mówi, że będzie to długi czas, Sam znika, a Bóg pojawia się z powrotem w swoim pokoju. W dniu 373 załoga nagle słyszy hałas na zewnątrz i postanawia go zignorować zgodnie z protokołem. Późnym wieczorem Cole budzi się, gdy słyszy nowy hałas i wychodzi, by to zbadać, tylko po to, by znaleźć dziwnego mężczyznę w kuchni. Próbuje się ukryć, ale facet pojawia się obok niego z przerażającym spojrzeniem. Cole oddala się i wpada na Theo, więc wysyła go do kuchni, podczas gdy Sam idzie zaalarmować innych. Theo rozgląda się i znajduje mężczyznę próbującego uciec przez otwór wentylacyjny, ale on upada, więc zabierają go do ambulatorium. Po tym, jak Emily uspokaja faceta, Cole wyjaśnia, że intruz przedostał się przez panel dostępu, ale nie może zrozumieć, dlaczego ktoś chciałby do nich dołączyć. Bóg wskazuje, że mężczyzna jest w strasznym stanie i zastanawia się, czy na zewnątrz dzieje się coś poważnego, po czym nagle upada. Emily również nie czuje się zbyt dobrze i bierze lekarstwa przed pójściem spać. Tej nocy komputer wskazuje, że tlen osiągnął poziom krytyczny, a Theo budzi się, gdy zaczyna brakować mu tchu. Wybiega, by ostrzec pozostałych, ale Emily nie odpowiada, więc Theo musi wyważyć drzwi i odkrywa, że Emily nie oddycha. Natychmiast przeprowadza resuscytację krążeniowo-oddechową, dopóki Emily nie odzyska przytomności, podczas gdy Bóg odkrywa, że jego pluszowy miś zniknął i myśli, że intruz go ukradł. Theo i Cole biegną do ambulatorium, aby sprawdzić, co z mężczyzną, ale odkrywają, że zniknął. Chwilę później Cole ujawnia, że włamanie intruza spowodowało, że powietrze z zewnątrz zmieszało się z ich powietrzem. Wskazuje, że poziom tlenu spada od miesięcy, a Emily ostrzega ich, że brak tlenu może powodować halucynacje, bóle głowy i utratę pamięci. Cole uważa, że powinni po prostu uszczelnić wyrwę, ponieważ musi być częścią symulacji, ale Theo ma dość i chce odejść. Cole nie chce przegrać i dochodzi do kłótni, więc Bóg nokautuje Colea. Później Theo próbuje wyjść, ale głównego włazu nie da się otworzyć od środka. Pamiętając o intruzie, Theo wychodzi przez otwór wentylacyjny w kuchni i jest zszokowany, gdy znajduje ciemną i zakurzoną jałową ziemię. Gdy Bóg wychodzi na zewnątrz, zauważają, że jest zbyt zimno, więc przebierają się, aby pobrać próbkę pyłu przed otwarciem włazu, aby wrócić. Kiedy dzielą się swoimi odkryciami z innymi, Cole wysuwa teorię, że kontrola misji przeniosła bunkier do gigantycznej kopuły, aby wyglądał jak obca planeta. Wkrótce Bóg ma wyniki swoich testów i wyjaśnia, że pył zawiera armalkolit, który występuje tylko na Księżycu. Załoga w końcu decyduje się założyć kombinezony i wyjść na zewnątrz, aby przeprowadzić dalsze badania. Gdy spacerują, Bóg wariuje z powodu zniknięcia drzew, ale Cole jest pewien, że eksperyment wciąż trwa. Uważa, że zastrzyki, które otrzymali, były substancjami psychotropowymi, które otworzyły ich umysły na sugestie i paranoję, ale Bóg nie może przestać się zastanawiać, czy faktycznie nie żyją. W końcu natrafiają na zestaw huśtawek i Bóg jest zaskoczony, gdy słyszy śmiech, ale nikt inny go nie słyszy. Jakiś czas później ekipa znajduje pusty dom i wchodzi do środka, zastając pokoje w kiepskim stanie. Theo odkrywa zdjęcie intruza i jego rodziny, podczas gdy Emily znajduje mapę z przekreślonymi wszystkimi miastami z wyjątkiem miasta o nazwie Tranquility. W międzyczasie Cole zaczyna niszczyć rzeczy, myśląc, że może znaleźć mikrofony i ukryte kamery. Następnie ekipa podąża za mapą, aż w końcu znajduje Tranquility. Jest tu powietrze, którym można oddychać, więc zdejmują hełmy przed rozejrzeniem się. Wszystkie budynki wyglądają na ciemne w środku i nikt nie odpowiada na ich wołanie o pomoc, Cole nawet rzuca kamieniem przez okno i nic się nie dzieje. W końcu znajdują światło w knajpie i właściciel Zell wychodzi, by pozamiatać. Jest zaskoczony widokiem astronautów i odmawia odpowiedzi na ich pytania, zamiast tego zaprasza ich na posiłek, podczas gdy na ulicy pojawia się więcej ludzi. Załoga wchodzi do środka, a Cole przysięga, że inni klienci wyglądają jak reporterzy z konferencji prasowej, widzi nawet kobietę, która wygląda dokładnie jak modelka z jego magazynu. Po tym, jak żona Zelle przynosi im trochę jedzenia, Zell pyta ich, czy spotkali innych ocalałych i zajmuje mu chwilę, aby zdać sobie sprawę, że astronauci nic nie wiedzą. Zell wyjaśnia, że nikt nie wie dokładnie, co się stało, pewnego dnia czarny obiekt na niebie po prostu wysłał chmurę pyłu na Ziemię. Po sprawdzeniu jedzenia Cole zauważa, że nie pamięta Zelle z konferencji prasowej i zastanawia się, czy aparat słuchowy Zelle jest w rzeczywistości słuchawką, przez którą otrzymywał instrukcję od Waltera. Gdy Zell zaczyna się denerwować, Theo pyta, jak miasto przetrwało, ale Zell mówi, że po prostu mieli szczęście i zaprasza ich do pozostania na noc, pod warunkiem, że obiecają opuścić je rano. Po wyjściu Zelle, Cole mówi, że mu nie wierzy i nadal uważa, że są w symulacji, więc oznajmia, że pójdzie do baru na drinka.
Ekipa przychodzi i po wypiciu kilku drinków, Cole flirtuje z dziewczyną i w końcu wychodzą razem. Grupa czeka na powrót Colea, ale w końcu bar musi zostać zamknięty, więc akceptują, że Cole nie wróci i trio wraca do restauracji. Podczas gdy Theo i Emily śpią, Bóg idzie do łazienki, by nagle znaleźć się w szpitalu. Sam jest w łóżku z niedźwiedziem, a kiedy Bóg pyta o stan chłopca, jest zdruzgotany, gdy dowiaduje się, że sam nie żyje. Zapłakany Bóg pojawia się ponownie w łazience i znajduje na podłodze menu ze zdjęciem właścicieli, którzy nie są Joelem i jego żoną. Bóg chce ostrzec pozostałych, ale kiedy wychodzi z łazienki, znajduje sama na korytarzu. Chłopak nagle ucieka, a Bóg próbuje za nim podążyć, ale zostaje złapany w pętle tego samego korytarza, aż wpada na Zele. Następnego ranka rozpoczyna się dzień 399. Kiedy Emily i Theo budzą się, pytają Zele, czy widział Colea i Buga, ale Zel twierdzi, że przyszli sami do jadłodajni i uważa, że brak tlenu sprawia, że widzą różne rzeczy. Sfrustrowany Theo zaczyna przestawiać rzeczy w poszukiwaniu mikrofonów, więc Zel każe im wracać na statek. Theo staje się jeszcze bardziej podejrzliwy, ponieważ Zel nie powinien wiedzieć, że byli na statku, więc Zel grozi im nożem. Duet decyduje się odejść, a na zewnątrz zastają burzę piaskową. Próbują znaleźć schronienie, gdy światła na ulicy zaczynają gasnąć, a ciemność powoduje, że się rozdzielają. Theo wchodzi do budynku i kończy w kuchni restauracji, gdzie krew jest na każdej powierzchni, a niedźwiedź Buga spoczywa na półce. Lodówka została zamknięta na łańcuch, ale zanim Theo może ją otworzyć, słyszy dwóch kucharzy poruszających się w pobliżu. Ukrywa się, dopóki nie odejdą, a następnie wchodzi do innego pokoju, gdzie niepokoi go znalezienie mężczyzny w klatce. Theo natychmiast go uwalnia, a mężczyzna dziękuje mu przed ucieczką. Następnie Theo próbuje opuścić kuchnię, ale wpada na kucharza z nożem i przypadkowo zostaje dźgnięty w brzuch. Kaszląc, wybiega na zewnątrz i łączy się z Emily, która jest śledzona przez przerażająco wyglądających mieszkańców. Duet wraca do baru, aby się ukryć, a Emily zaczyna opatrywać ranę Theo, choć uważa za dziwne, że ma apteczkę, ponieważ statek nie miał jej mieć. W tym momencie barman wraca i Duet próbuje się ukryć, ale barman nadal widzi ich stopy i biegnie, aby zaalarmować innych. Theo i Emily natychmiast opuszczają budynek i uciekają z miasta, ukrywając się w domu, który widzieli wcześniej. Zanim zasypiają, Theo pyta, co Walter powiedział jej przed wejściem do bunkra, a Emily wyznaje, że Walter kazał jej zakończyć sprawy z Theo, ponieważ chciał sprawdzić, czy mogą wypełniać swoje obowiązki pomimo zerwania. Gdyby Emily tego nie zrobiła, zostałaby wyrzucona z misji. Wściekły Theo zauważa, że mogli to udawać, ale Emily mówi, że Walter wiedziałby o tym, ponieważ zawsze ich obserwuje. Theo jest nadal zraniony, że mu nie powiedziała i idzie spać wściekły. Kilka godzin później budzą się i zaczynają wracać na statek, ale Cole i Bóg wciąż się nie pojawili. Kiedy Theo zamyka właz, widzi zbliżających się trzech mężczyzn, więc pędzi ostrzec Emily, wskazując, że miejscowi prawdopodobnie pozwolili im uciec, aby mogli ich śledzić. Zdeterminowany, by walczyć, Theo bierze gaśnicę i wychodzi na zewnątrz w tym samym czasie, gdy Zel i kucharz wchodzą na statek, by ich szukać. Na zewnątrz Theo używa gaśnicy na barmanie, który próbuje się bronić. Dochodzi do krótkiej konfrontacji i Theo udaje się znokautować gościa, uderzając go gaśnicą. Później Theo wraca do bunkra i natrafia na kucharza, również uderza go gaśnicą, po czym dusi go na śmierć i zabiera mu nóż. W międzyczasie Zel znajduje kryjówkę Emily, ale zanim zdąży zaatakować, Theo chwyta go od tyłu. Zel natychmiast się wyrywa i twierdzi, że Cole i Bóg wciąż są w mieście, po czym odkłada nóż i prosi Theo, by razem wrócili do miasta. Theo udaje, że również odkłada nóż, ale nagle popycha stół na Zele, po czym uderza go kilka razy. Zel szybko zaczyna się bronić i po kilku kopnięciach próbuje dźgnąć Theo, jednak Emily dźga go pierwsza i zabija. W tym momencie komputerowe odliczanie osiąga zero, a światła stają się jasne, gdy nagranie odtwarza klaszczący tłum. Walter pojawia się na ekranie, aby pogratulować im ukończenia symulacji i zaprasza ich do wyjścia. Theo i Emily wciąż są zdezorientowani, ale trzymają się za ręce i przygotowują się do wyjścia, gdy właz się otwiera. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw subę i łapkę w górę. Miłego dnia.